W tym nagraniu zrecenzuję najlepiej sprzedający się płatny motyw WordPressa, jakim jest Avada. Czy warto wydać $60 na ten płatny motyw? Krótkie intro i za chwilę odpowiem Ci na to pytanie. Tak jak wspomniałem, Avada to najlepiej sprzedający się płatny motyw WordPressa w historii. Link do pobrania tego motywu znajdziesz w opisie. Został zakupiony ponad 450 tysięcy razy. Ja sam postawiłem na nim kilkadziesiąt stron. Był to pierwszy płatny motyw, jaki kupiłem i używam go do dziś. Uważam, że była to bardzo dobra decyzja, a o plusach zaraz powiem więcej. Motyw polecam zwłaszcza początkującym użytkownikom WordPressa, z uwagi na to, że wsparcie techniczne twórców motywu jest świetne, szybko odpowiadają. Na YouTubie znajdziecie bardzo dużo filmów instruktażowych. Link do jednego z nich podam także w opisie, z którego ja korzystałem. Jest w języku angielskim, ale jest bardzo wszystko ładnie, prosto, intuicyjnie wytłumaczone, jak skonfigurować Avadę pod swoją stronę internetową. Po ściągnięciu i zainstalowaniu motywu plik instalacyjny waży tylko około 5 mega. W kokpicie WordPressa, tutaj po lewej stronie pod kokpitem, będzie właśnie taka oto zakładeczka poświęcona Avadzie, gdzie mamy kilka zakładek. Instalacja jest szybka, prosta. Po prawidłowej instalacji należy zarejestrować naszą licencję, wchodząc tutaj w zakładkę Registration. Następnie możemy zaimportować na naszą stronę internetową jeden z 45 gotowych szablonów stron, zaledwie jednym przyciskiem myszy, i następnie wystarczy tylko podmienić nasz tekst, nasze obrazy pod demo strony i mamy gotową stronę internetową. Co do jakości tutaj tych stron demo, jest jakość zróżnicowana, są naprawdę na wysokim poziomie, ładne wizualnie szablony, ale są też takie, które delikatnie mówiąc straszą przestarzałym designem. Także pod względem wizualnym niestety, ale drugi w kolejności najpopularniejszy szablon WordPressa, Bitim, bije na głowę Avadę. No ale przegrywa w innych bardzo ważnych, że tak się wyrażę, klasyfikacjach. A o czym za chwilę. Także jeśli chodzi o strony demo, jest ich dużo, są ładne, ale niestety nie wszystkie. Bardzo ważną zakładką tutaj w tym kokpicie Avady jest zakładka Team Options, gdzie po kliknięciu mamy okno poświęcone w całości naszemu motywowi, gdzie możemy szybko, w prosty, intuicyjny sposób konfigurować naszą stronę internetową. Mamy tutaj różne zakładki, tak jak nagłówek, kolory, stopka, tło, typografia, slajdery, social media, gdzie możemy wszystko sobie ładnie edytować, konfigurować według uznania. Naprawdę łatwo zapanować i mieć to wszystko pod kontrolą. W kokpicie mamy także zakładkę wtyczki. I tak do motywu Avada dołączone są świetne, płatne wtyczki, za które trzeba byłoby oddzielnie zapłacić dużo, dużo, dużo więcej pieniędzy niż kosztuje sam motyw. Mamy tutaj na przykład właśnie świetne slajdery, takie jak Slider Evolution, Layer Slider, czy inne także płatne wtyczki. Największym plusem moim zdaniem motywu Avada jest jej prostota, intuicyjność i szybkość w budowie stron internetowych. Budowa stron w oparciu o ten motyw opiera się na autorskiej wtyczce Fusion Builder. Jest to edytor, świetny edytor stron, dużo lepszy od Visual Composera, który jest najczęściej dołączany do motywów zakupionych na stronie Team Forest. To jest w ogóle niebo a ziemia. Fusion Builder jest prosty, intuicyjny. Starczy wybrać ilość kolumn, jakie chcemy zastosować na stronę. Klikamy element i tutaj wstawiamy. Mamy do wyboru 55 różnych elementów, takie jak galeria, tekst, slider, mapy Google, portfolio, opinie,
Jest tego naprawdę masa. Wystarczy kliknąć, by przejść do edycji danego elementu. Mamy ustawienia ogólne, możemy wybrać animację, przejścia. Budowa strony o Fusion Builder, który jest dołączony tylko do Awady, jest naprawdę prosta i dziecinna. Jakościowo mogę go porównać, wydaje mi się, tylko do Elementora, który również jest świetny. Aczkolwiek ma jedną bardzo poważną wadę. W momencie, gdy kiedyś zechcesz odinstalować, zmienić motyw na swojej stronie na inny niż Awada, to niestety Fusion Builder nie zostawi po sobie czystego kodu, tylko zostawi shortcody, różne takie śmieciuszki. Także jeśli wiążesz swoją przyszłość z Awadą, to na dobre i na złe. Zmieniając motyw, będzie naprawdę ci ciężko później posprzątać po niej. A teraz jeszcze kilka rzeczy, które mi się w Awadzie podobają. Na przykład nagłówek. Mamy do wyboru 7 rodzajów różnych nagłówków. Mamy dostęp do wszystkich czcionek Google. Możemy sobie ustawić w bardzo prosty sposób. Zarówno czcionki wybrać oddzielnie dla tekstu na stronie, jak i dla nagłówków. Kolejną ważną rzeczą, która mi się podoba w Awadzie, są jej slidery. Tak jak mówiłem, motyw jest zaopatrzony w 3 w sumie wtyczki do tworzenia slajdów. Slider Revolution, Lawyer Slider, a także autorski Fusion Slider, który jest bardzo fajny. Pokażę Ci, jak działa na jednej z moich stron. Jest bardzo prosty, ale bardzo gustowny. Dla przykładu, na innej stronie, którą wykonałem, tak prezentuje się Lawyer Slider. Jak widzicie, macie tutaj kilka warstw, obrazek, baton, a także tekst z fajnym przejściem, tak zwanym Ken Burns. Uważam, że szablon Awada wart jest swojej ceny $60. Ma naprawdę bardzo duże możliwości. Motyw ten polecam zwłaszcza do budowy stron internetowych dla firm, sklepów internetowych, ponieważ motyw jest w pełni kompatybilny z wtyczką do budowy stron online WooCommerce. Nie polecam natomiast do budowy blogów. Chciałem parę blogów na tej Awadzie uruchomić na stronach, które robiłem. Powiem szczerze, jest dużo zachodu, żeby ten blog wyglądał jako tako. Dla mnie jest po prostu, no, konfiguracja bloga na Awadzie jest toporna i trudna. A efekt naprawdę ciężko pozytywny uzyskać. Niemniej jednak jest to naprawdę świetny motyw. Świetny motyw, który polubią zwłaszcza początkujący użytkownicy ze względu na jego intuicyjność i prostotę. Motyw ma jeszcze jedną wadę na sam koniec, o której powiem. Tragedii nie ma, ale niestety motyw mógłby być troszeczkę szybszy. No, to jest motyw Combine, niestety on będzie mulił troszkę. Tak jak mówię, tragedii nie ma, ale ciężko jest zejść poniżej 2-3 sekund z wczytywaniem się strony. Mam nadzieję, że materiał się podoba, że przybliżyłem Ci troszkę motyw Awada. Zostaw komentarz, subskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę. Jeśli się nie podobało, daj łapkę w dół. Każda aktywność na moim kanale pozwoli mi docierać do szerszej publiczności, co zwiększy moje zasięgi, a tym samym odwiedzających mój kanał. Trzymaj się, cześć.